Dzisiaj na śniadanie będą jajka. Te będą na twardo, a te na miękko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Witam cię w nowym pięknym dniu. Zaraz będziemy mieli śniadanie w dużym pokoju. Wszyscy. A póki co pamiętam takie śniadania z lat młodości. Nie wiem jak teraz, czy w Polsce jest praktykowane, ale kiedyś takie śniadanie to była norma. Pamiętam. Czy też zapamiętałaś jajka na przykład takie na miękko? Nie, ale zapamiętałam na przykład jajecznicę z cebulą, którą robił tata. O, jajecznicę z cebulą, no. Ta cebulka była taka mięciutka. Słodziutka. Ale tylko tata mógł to zrobić. W ogóle nie wiem, czy mi wyjdzie na miękko, dlatego że z rana tutaj czytałem odnośnie świnek. Mamy dyskusję z Miłoszem, bo Miłosz cały czas mnie ściga, żebym suszył, czyli jak podaję natkę pietruszki, umyję jakieś warzywo, to żebym je suszył. A ja mówię, ale jakie to ma znaczenie to suszenie, skoro i tak świnki mają poidełko, czyli mają wodę i zjedzą coś wysuszonego, na przykładowo, taka latka pietruszki, tak? Zostanie zjedzona na mokro, nie on dokładnie suszy, skoro i tak później mogą się napić wody. Jeszcze tego nie rozumiem. O, te na miękko w ogóle nie wyszły na miękko. Dobra, można włączyć tamte. Czy zamyśliłem, zagadałem. Znaczy, zaczytałem. I jednak żadne jajko się nie udało na miękko. Będą też warzywa, pieczywo i herbata z cytryną. Co robicie? Chodźcie na śniadanie. Nie ma Miłosza AirPods. A co ty masz w uszach? Nie wiem, bo nie chcę nic. Przez chwilę miałem tamtego, a teraz biorę tego. Ty miałeś? Chodź. My mieliśmy. Dobra, chodźcie na śniadanie. La 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 przed kamerą? La 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 la. No co, ale co ty, wstydzisz się? Patrz mi, z braciszkiem się bawisz. Dawno nie było u was walk, co? A wiecie co wczoraj? Wczoraj też walczyliście wieczorem. Było głośno, ale wiecie co? Specjalnie nie do końca was uciszałem. Wiecie dlaczego? Bo właśnie mi troszeczkę tego brakuje. Jakiś właśnie takich wojenek, bijatyk. Lej go! Marcel, ty jesteś jak Jan Błachowicz. To jest nic, to jest... To mój nos! Ani wczoraj wywalił takiego high kicka na zbarzysz. Ani nie wybierz za mnie. Nie! Dron! Książki! Dron! A. Co dostałeś od brata? Pokaż. Dzisiaj tak rajcujesz. Hulajnogę. Pokaż. A skąd ona była? On miał to zawsze? No chyba tak. I to jest jakimś ludzikiem? Pamiętasz, co dostaliśmy tajemniczą paczkę od Bentena? Nie. I tam było to? No. To jest od Bentena? A skąd to masz? A ty wywaliłeś teraz wszystkie zabawki? No. A dlaczego nie grasz na przykład sobie na konsoli? Albo na telefonie? Tylko akurat zabawki wyciągnąłeś. Nie wiem, jakie cudownie. Niektórzy mu... A! Czasami się spotykam z takimi głosami. A on się bawi jeszcze zabawkami. Co z tego? Nie bawił się zabawkami, jak miał nieograniczony ostatnio dostęp do telefonu, do sprzętu i tak dalej. Nie! Nie bawił się zabawkami. Dopiero zaczął się bawić zabawkami, kiedy odcięty został od sprzętów elektronicznych. I to jest normalne. I ktoś, kto mówi, że a on w tym wieku że się bawi? To ja się bawiłem. Ja się bawiłem. Ale proszę bardzo. Tata teraz przewiduje jeszcze, jak będzie ja tobie, to będzie bium, 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 to będzie pewnie. A, i jeszcze jedno. Jak jest śliska podłoga u nas w szkole, jak jest ta szatnia, to jest śliska podłoga. Jak są buty, to ja tak lubię się ślizgać, jakbym jeździł jak na łyżwach. No. To jest piękne. Wykorzystujemy rosół, którego jest dużo i Kasia robi zimne nóżki. Zimne nóżki 2 lata temu chyba polubiłem. Nie wiem dlaczego, wcześniej nie lubiłem. Może dlatego, że nie próbowałem. A ja usmażyłem mięso, dodałem gyros, czyli takie wiesz, żeby było środkowo... Nie, śródziemnomorskie jedzenie. Ale dodałem też rosół, żeby no trochę nabrało smaku. Może to coś da? Znaczy rosół musi wyparować. I jak wyparuje rosół i będzie coraz mniej wody, byłem ciekaw, to jest... No, proszę jakieś dźwięki. A co ty, Marcel, tu robisz? Pomagam teraz zmieszać kilka. Ej, no ale te wszystkie rzeczy, to trzeba coś porobić. No po co? Sprzątać, przecież raz... Ej, oglądałem ostatnio twój filmik jakoś. I patrzę w tle
Jednorożec. A. Co, nie chcecie tego zdjąć, czy co? Czy to jest twój pupi? A ten piesek co on tam robi? To jest mój pupilek. No. Lat, 14, no. Słuchaj, ty wiesz, artyst po prostu notorycznie on to robi. Jak ja przykładam tego psa na skopkę, na kaloryfer i zrzucam gadającą papugę, no, na ten, to jak on tylko przyjdzie, to papuga od razu jest na wierzchu i pies jest od razu na poduszkach, żeby miał miękko. Ta. No, mówię ci, no. I tego noszorożca też mu wyniosłam Ej, no, no to teraz spadka. Czemu? Okazało się, że ty lubisz te zwierzaki. Tak, lubię. To są moje pupilki. I jeżeli mama kładzie mojego tutaj psa, tutaj, którego mam już ileś lat, no, to mój jest wygodnie, więc kładę go tutaj. To jest miłość kompromitująca. Mama, znowu papugę włożyłaś tutaj. Żarty. To jest miłość kompromitujący materiał. Dobrze, dla ciebie. Zwierzaki, zwierzaki też mają uczucia. Co robisz teraz? Triki? Bawię się tym. O nie, teraz jeszcze się... Bawię się bentenem. Proszę. Dobra. Dezynfekować ręce, dlatego ja was proszę, żebyście myli i dezynfekowali ręce. Nie, cały ja czas. Dlatego cały czas myję, po prostu. Ja też myję. I dezynfekowali. A na obiad szarma. W naszym wykonaniu. A nie ma surówki. Mam pytanie. Gdzie jest surówka? Ja oglądam sobie mecz Bayernu, ale lewy niestety jest jako rezerwowy. Czemu? No wzięli go chyba, żeby odpoczął. A Marcel szykuje się do wyjścia i chce nagrywać vloga. Tak? GoPro. Tak. Tak, tak. Idę, chcę zobaczyć, bo widzę, że Marcel ma w ręku GoPro. Nie wiem, czy oni tam nagrywają film. Jeszcze 3 sekundy zostały. Ile? 9 minut. Już kasowałam sporo. Pokasowałeś, no, tak? No, skasowałem tak, jak ty nagrywałeś o telefonie. A możesz pokasować tamte. Mam nową baterię. Masz nową? Bo tak. Ma 39%. To wymienić? Byłoby fajnie, no. Mogę ci to zrobić. O, nie, nagrywa się, no tak. Doczekaj. A co robisz teraz? Włączam. Marcelowi nie starczyło miejsca na karcie. Jest problem. Znaczy, problem. Wziąłem kartę z drona. Miał 40 minut. Wydało mi się, że 40 minut to mu wystarczy. Kto to będzie później przeglądać? To jest najgorsze. Przyszedłem tutaj z dronem. Jestem na skateparku, obok jest skatepark. Ale tak naprawdę przyszedłem, wiesz co zrobić? Chciałem poćwiczyć niektóre sekwencje, które mogę wykorzystać. Sekwencje, które mogę wykorzystywać na skateparku. A dokładnie chodzi mi o to, że jak Miłosz na przykład wyskakuje, to żebym ja nagrał film w półokręgu. Jest to taka funkcja, że po prostu dron leci dookoła, ale wydaje mi się, że jakbym manualnie się nauczył, to byłoby to lepsze. Już raz się zakręciłem, 3 razy zakołowałem się w głowie, ale spróbuję teraz drona wokół mnie, żeby latał. Czyli 2 gałki przesuwam. Jedną do boku, czyli tak, tą do boku i drugą też do boku. Chciałem tutaj na skateparku nagrać Miłosza i ruch taki w spowolnieniu. Bo ten dron umożliwia 240 klatek, czyli dosyć mocne spowolnienie. Jak Miłosz będzie na przykład wyskakiwał, to naprawdę można mocno spowolnić ruch, tak żeby po prostu nie klatkało, nie klatkowało. Ale jest za ciemno, bo mamy już godzinę 18:40, na kamerze tego nie widać, ale już jest ciemno, więc pójdę sobie jeszcze się pobawić tam dronem i właśnie naukę latania. A ruchów takich, ruchów typowo skate'owych. Po prostu trzymaj. Ja też mogę. Piłaś dzisiaj coś, nie? Nie. A wody nawet nie pijesz? No to... A tą wodę to piłam, no tak. Dobrze, chodź tutaj. Zrobimy tak, zrobimy zdjęcie, ale wykorzystamy drona. Dobrze. Żeby nas oświetlił. Dobrze. Nie bój się, nic nie powinno się stać, prawdopodobnie z twoimi włosami. Dron będzie zaraz nad tobą. Poczekaj. Spokojnie. Spokojnie. A on ma światełko takie specjalne. Jak już jest nisko. A pan pił dzisiaj coś? Co? Pan pił dzisiaj. Czy ja coś dzisiaj piłem? Dzisiaj ja absolutnie. Jestem operatorem drona, więc ja nie mogę pić.
Jezus Maria, mój Boże. Czekaj. O, patrz. Widziałeś? I teraz możemy sobie zrobić focie. Zobacz, czy wyszło? Wyszło. A to dziękuję.